Jestem w miejscowości Wizna. Na spływ wybrałem łatwy odcinek Narwi, przebiegający przez Łomżyński Park Krajobrazowy. Nigdy wcześniej nie widziałem Narwi. Oglądałem ją tylko na zdjęciach i mapach Google. Za chwilę zobaczę ją pierwszy raz. Uwielbiam ten moment, kiedy po kilku godzinach podróży przez pół Polski docieram wreszcie nad rzekę. Moje miejsce przeznaczenia. Dla mnie rzeka to magiczne miejsce, potężna i cierpliwa siła. Miliony litrów wody płyną nieprzerwanie dniem i nocą przez miesiące, lata, epoki. Małymi krokami, powoli, ale bezustannie. Na jednym brzegu woda zabiera piasek, na drugim go odkłada. Meandruje, rzeźbi, tworzy skarpy, doliny, starorzecza. Bardzo powoli, ale konsekwentnie i systematycznie kształtuje krajobraz. Człowiek wyrządza jej różne dziwne rzeczy. Pragnie poskromić ten żywioł. Wykłada brzegi kamieniami, tworzy ostrogi, buduje wały, betonuje. W ten sposób zabija rzekę, zamieniając ją w martwy, betonowy kanał. Na szczęście w Polsce wciąż mamy jeszcze stosunkowo dużo dzikich, wolnych i nieuregulowanych rzek do przepłynięcia. Dobry. Jednak nie wszystko, co człowiek wyrządza rzece, jest szpetne. Ten drewniany most ma swój głęboki urok, jakiś romantyzm, piękno. Niby nic. Zwykły sierpniowy dzień. Thank you.
Wczorajszy spacer po moście to było mistyczne przeżycie. Ale to, co zobaczyłem o poranku, to była już czysta magia. Mamy godzinę 5:30. Piękny poranek nad Narwią. Słońce właśnie wstało. Na polach wszędzie mgły. W oddali słychać klangor żurawi. Wschodzące słońce powoli odganiało poranne mgły. Baśniowa kraina budziła się do życia. A ja chłonąłem to wszystko, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie mi rzeka. Rzeka. Piękna, dzika, lśniąca, pachnąca. Kiedy płyniesz po niej kajakiem, nigdy nie wiesz, co cię czeka za zakrętem. Tak jak w życiu. I choć domyślasz się, że będzie to kolejny zakręt, wiosłujesz zapamiętale. Bo tego, co przepłyniesz, nikt ci już nie zabierze. Czas na przerwę obiadową. Trafiło mi się bardzo fajne miejsce pod dębem, w cieniu, nad rzeką. Jak myślicie, czyje to ślady? Widać po lewej i prawej ślady stóp, a po środku jak ciągnie za sobą płaski ogon. To musi być bóbr. Idziemy sobie na wieżyczkę zobaczyć, jaki widok. Zakaz wstępu ze względu na zły stan techniczny. No fajnie. Żurawie mają bardzo piękny ten swój śpiew. Śpiew, nie śpiew, klangor tak zwany. Ale jest w nim coś... Zresztą chyba sami słyszycie.